W tym filmie powiem wam o kłamstwach, kłamstewkach diety ketogenicznej. Zapraszam do oglądania. W tym filmie powiem wam o nienaukowych teoriach, które są popularne w społeczności diety ketogenicznej, diety low carb i postów. Generalnie jest ich zdecydowanie więcej, ale wybrałem te najpopularniejsze, które dalej krążą w społeczności i które dalej wymagają obalenia. Pierwszy i chyba najbardziej popularny to jest to, że białko nasila glukoneogenezę, przez co wyrzuci nas to z ketozy. Po pierwsze, glukoneogeneza nie może nas wyrzucić z ketozy z tego względu, że glukoneogeneza jest regulowana za pomocą hormonu, który nazywa się glukagon. A glukagon również promuje ketogenezę, czyli produkcję ciał ketonowych, i lipolizę, czyli rozpad tkanki tłuszczowej. Dodatkowo insulina hamuje glukoneogenezę i hamuje proces ketogenezy i lipolizy. A więc gdyby białko wyrzucało nas z ketozy, to aktywowałoby insulinę do takiego stopnia, żeby zahamowało proces glukoneogenezy. A gdy spożywamy niską podaż węglowodanów, nie możemy zastopować procesu glukoneogenezy, bo wtedy zabrakłoby glukozy dla tkanek tak zwanych glukozależnych, które nie mogą używać ciał ketonowych i tłuszczów, tylko które mogą używać tylko i wyłącznie glukozę. Więc proces glukoneogenezy jest niezbędny podczas ograniczenia węglowodanów. I gdyby białko zastopowało ten proces, byśmy po prostu umarli. Lub też odczuwali objawy hipoglikemii, co może się zdarzyć u osób, które mają insulinooporność, czy też glukagonooporność, która też się wiąże z insulinoopornością. Reasumując ten punkt, białko nie może was wyrzucić z ketozy, jeżeli jesteście osobami zdrowymi. Jeżeli macie insulinooporność, to warto uważać na tą podaż białka, bo ona rzeczywiście może mocno aktywować insulinę, przez co może spowolnić proces ketogenezy. Kolejnym kłamstwem diety ketogenicznej jest to, że jedzenie większej ilości tłuszczu będzie powodowało spalanie większej ilości tkanki tłuszczowej. Często słyszymy, że jest dużo tłuszczu, jest tłuszcz do sytości, bo czym więcej tłuszczu zjesz, tym więcej go spalisz z tkanki tłuszczowej. I to jest po prostu kłamstwo, bo gdy będziecie jedli dużo tłuszczu z diety, to oczywiście będziecie palić więcej tłuszczu, ale tego zjedzonego, tego właśnie z talerza tłuszczu, a nie tłuszczu z waszej tkanki tłuszczowej, z waszych pośladków itd., itd. To nawet jest nielogiczne. Jak można jeść więcej tłuszczów i palić więcej tkanki tłuszczowej? To co się stanie z tym zjedzonym tłuszczem? No to nie ma sensu. Oczywiście w stanie ketozy metabolizujemy więcej kwasów tłuszczowych, aniżeli jedząc większą podaż węglowodanów. Tylko że ten tłuszcz nie musi pochodzić z naszej tkanki tłuszczowej, tylko może pochodzić właśnie z diety. Dlatego jeżeli macie zastój w odchudzaniu, to rozwiązaniem nie jest jedzenie większej ilości tłuszczu, tylko musicie odwrócić ten proces, zmniejszyć podaż tłuszczu tak, aby wasz organizm więcej zaczął palić tego tłuszczu tkankowego, a nie tego zjedzonego. Kolejnym kłamstwem diety ketogenicznej jest to, że od tłuszczu nie możemy przytyć. Argumentacja jest taka, że tłuszcz nie podnosi poziomu insuliny, a więc możemy go jeść ile chcemy, przez co nie przytyjemy. Insulina jest hormonem, który powoduje wzrost adipocytów, czyli naszych komórek tłuszczowych, poprzez zwiększenie ilości tłuszczu w tych komórkach. A insulinę podnoszą i białka, i węglowodany. A więc argumentacja jest taka, że dopóki nie będziemy spożywać czy to białka, czy węglowodanów, tylko będziemy jedli same tłuszcze, to nie przytyjemy, bo nie aktywujemy insuliny. I to jest oczywiście kłamstwem, bo po pierwsze, na diecie ketogenicznej nie jesteśmy w stanie ograniczyć do zera białka i węglowodanów. Po drugie, tłuszcz mimo wszystko będzie podnosił insulinę w niewielkim stopniu, ale będzie ją podnosił. Podeślę oczywiście badania naukowe, które to potwierdzają. A po trzecie, nasze komórki tłuszczowe mogą rosnąć bez obecności insuliny. Dzięki białkom
ASP. Te białka pomagają syntezować trójglicerydy, czyli związane trzy kwasy tłuszczowe cząsteczką glicerolu, bez obecności insuliny. A więc mimo wszystko, jeżeli będziemy jedli w tak zwanej nadwyżce kalorycznej, to znaczy będziemy jedli tak dużo tłuszczu, że nasz organizm nie będzie w stanie tyle ich przepalić, to resztę tego tłuszczu zmagazynuje w tkance tłuszczowej, w adipocytach. I oczywiście potwierdzają to również przykłady anegdotyczne. Jest bardzo dużo osób, które przytyły na ketozie. Mam sam takich podopiecznych, które mi to mówią, że trzymały się nisko węgli, nisko białka, ale jedli za dużo tłuszczów i przytyli. Na pewno też znacie takie osoby, więc w sumie nie wiem skąd się wziął ten mit, że na keto nie można przytyć. Kolejnym kłamstwem jest to, że czym więcej węglowodanów ograniczysz, tym będzie lepiej. Już w sumie w innym filmie mówiłem na temat tego, czy można jeść za mało węglowodanów na diecie ketogenicznej. Okazuje się, że może. Bo generalnie ograniczenie węglowodanów i bycie w stanie ketozy aktywuje kortyzol, czyli hormon stresu. Przez co będziemy w dużym stopniu aktywować kortyzol, który pomaga tą glukozę wytworzyć, no to niestety możemy się doigrać i możemy cierpieć na efekty nadmiernej ilości stresu. I właśnie jednym z czynników będzie zbyt niska podaż węglowodanów. Dlatego powiedzenie, że czym mniej węglowodanów, tym lepiej, jest kłamstwem i może być szkodliwe. Okej, na czas ketoadaptacji warto ograniczyć węglowodany do 20, do 30, do 40 gramów węglowodanów netto, ale później po adaptacji, zwłaszcza jak dużo się ruszacie, to zwiększy to podaż węglowodanów, aby nie zrobić sobie szkód. No i z tym się wiąże też kolejne kłamstwo, które mówi o tym, że czym więcej ciał ketonowych we krwi, tym lepsza ketoza. No nie, bo duża ilość ciał ketonowych we krwi wiąże się z tym, że będziemy musieli naszą dietę prowadzić w sposób bardzo restrykcyjny, co wiąże się z ryzykiem czy to niedoborów, czy też zaburzeń odżywiania. A w rzeczywistości niski pomiar ciał ketonowych we krwi może być również dobry, bo również korzystamy z tych ciał ketonowych i również doświadczamy pozytywnych ich efektów. Z drugiej strony, większość osób się odchudza na diecie ketogenicznej. Ona nie została stworzona do tego, ale większość osób z niej korzysta właśnie w tym celu. I to jest jak najbardziej okej. Ale okej nie jest to, że skupiamy się na wysokich pomiarach ciał ketonowych, niskim poziomie GKI, kiedy się odchudzamy. No bo taki pomiar nam jest kompletnie niepotrzebny. Bo wcale nie musimy być w ketozie, aby schudnąć, wcale nie musimy mieć ciał ketonowych, aby chudnąć. Dlatego podczas odchudzania zwiększenie podaży białka, zwiększenie też podaży węglowodanów, głównie z warzyw, zmniejszy ten poziom ciał ketonowych we krwi, ale pomoże wam w redukcji masy ciała. Czy to nie dlatego stosujecie dietę keto? Czy może dla wysokich pomiarów ciał ketonowych? Wysokie pomiary ciał ketonowych we krwi i niskie GKI jest potrzebne w celu leczenia różnych chorób, w tak zwanej ketozie klinicznej. Ale jeżeli stosujecie dietę ketogeniczną dla dobrego samopoczucia i dla redukcji masy ciała, to skupcie się na tych celach, a nie na pomiarze ciał ketonowych. Kolejnym kłamstwem jest to, że kalorie nie mają znaczenia, tylko liczy się niski poziom insuliny. Ale to kłamstwo jest bardzo łatwo obalić, bo gdyby kalorie nie miały znaczenia i liczyłby się tylko niski poziom insuliny, to na innych dietach nie moglibyśmy schudnąć. A to dlaczego na dietach z wyższą podażą węglowodanów również się chudnie? Przecież tam są wysokie poziomy insuliny. To dlaczego na tamtych dietach chudną? A? No właśnie, no nie rozumiem skąd się wzięła ta teoria i skąd ona ma tylu zwolenników. Skoro jest tyle diet, które są zasobne w węglowodany, które również powodują redukcję masy ciała. Dlaczego zwolennicy tej teorii mówią, że tylko na ketozie można schudnąć, że potrzebny jest niski poziom insuliny? No to nie jest prawda. Gdyby tak było, to tak jak mówię, tylko na ketozie byśmy mogli schudnąć, a na innych dietach nie, co jest nieprawdą. Nieważne jaką dietę stosujemy, do redukcji masy ciała niezbędny jest deficyt kaloryczny. I tutaj ketoza, stety lub niestety, nie jest wyjątkiem. Dlatego jeżeli nie chudniecie na diecie ketogenicznej, to nie macie za wysokiego poziomu insuliny, tylko macie zbyt dużo kalorii w diecie. Oczywiście o powodach zastoju na diecie ketogenicznej i problemów z odchudzaniem mówiłem w innych filmach, ale generalnie jeżeli nie będziecie w deficycie, to nie będziecie mogli schudnąć. No ale jak jecie 1200 kalorii i nie chudniecie,
no to problemy są zupełnie inne, o których mówiłem w innych filmach. Dlatego nie będę teraz o tym mówił. To były takie najważniejsze i najpopularniejsze kłamstwa. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film. Jeżeli tak, to kliknij łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał. Odwiedź mnie też na Instagramie, tam dużo jest treści w formie pisemnej. A my widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia!